Witam. Dziś poznacie krótką historię z życia Neville'a Goddarda, którą on sam często opowiadał, prowadząc wykłady. Historia ta pięknie pokazuje na przykładzie, jak działa prawo założenia. W drugiej części tego filmu poznacie również praktykę, która jest oparta na naukach Neville'a Goddarda. Neville Goddard był mistykiem i nauczycielem duchowym XX wieku, który dzięki swoim wykładom, książkom i technikom pomógł już tysiącom osób odmienić ich życie. Więcej informacji na temat Neville'a Goddarda znajdziecie w innych moich filmach. Nie przedłużając, zacznę teraz tę bardzo ciekawą opowieść. Jeszcze przed tym, jak Neville został nauczycielem duchowym, miał przyjaciela Abdullaha, który bardzo dobrze rozumiał prawa umysłu i u którego Neville pobierał nauki. W tamtym czasie Neville odczuł silne pragnienie wyjazdu na rodzinny Barbados na święta Bożego Narodzenia. Bardzo chciał odwiedzić swoich rodziców i rodzeństwo, ale nie miał wystarczająco pieniędzy, aby zakupić dla siebie bilet. Neville powiedział o tym pragnieniu swojemu przyjacielowi Abdullahowi, który na to odpowiedział mu, że przecież on już teraz jest na Barbados. W tamtym czasie nie miało to żadnego sensu dla Neville'a. Jednak jego przyjaciel nie wyjaśnił mu tego. Kolejne dni mijały i Neville znowu odwiedził Abdullaha, oznajmiając mu, że nie jest ani trochę bliżej Barbados niż tego dnia, w którym mu o tym powiedział po raz pierwszy. Tym razem Abdullah powiedział mu, że jeśli jest na Barbados, nie może rozważać, jak się tam dostać. Wytłumaczył mu wtedy, że jeśli chce się znaleźć na Barbados, musi naprawdę żyć w swojej wyobraźni tak, jakby już tam był i patrzeć na świat z perspektywy Barbados, a wtedy odpowiednie środki same się znajdą. Następnie dodał, że z tego co jemu się wydaje, Neville już jest na Barbados, ponieważ bardzo mocno tego pragnie. Nie wyjaśnił jednak nic więcej. Neville zrozumiał to jednak sam po pewnym czasie, odkrywając, że człowiek jest zawsze tam, gdzie przebywa w swojej wyobraźni i że dla człowieka wszystko jest możliwe dzięki mocy wyobraźni. Jednak należy z niej korzystać w sposób świadomy i zdyscyplinowany. Goddard posłuchał swojego przyjaciela i zrobił wszystko, co w jego mocy, aby poczuć się tak, jakby już był na Barbados. Przebywał tam mentalnie, słyszał odgłosy tropików. Wyobrażał sobie i mocno odczuwał, że jest w domu razem z ojcem, matką i braćmi. Postępował tak przez cały październik. Natomiast w listopadzie odwiedził po raz kolejny swojego przyjaciela Abdullaha, oznajmiając mu, że wcale nie jest bliżej Barbados niż miesiąc wcześniej. Abdullah odpowiedział mu jedynie, że on już jest na Barbados i wyszedł. Neville wspomina tę lekcję jako wielką lekcję wiary. Postanowił nadal mentalnie przebywać na Barbados. W grudniu nastąpił przełom. Neville dostał list od brata, w którym był bilet na statek oraz pieniądze. Okazało się, że będzie musiał jechać trzecią klasą i tak był bardzo zadowolony i szybko podzielił się tą wspaniałą informacją z Abdullahem, który odpowiedział mu jedynie, że on już jest na Barbados i popłynął tam nie trzecią, ale pierwszą klasą. Neville zaczął więc zakładać i wyobrażać sobie, że jest na statku i podróżuje pierwszą klasą i tak też się stało. Okazało się, że znalazło się jedno wolne miejsce dla niego. Neville spędził na Barbados 3 miesiące i odkrył, że jego stary stan świadomości umarł i został zastąpiony nowym, wybranym przez niego. Osiągnął tę zmianę dzięki nieustępliwemu zakładaniu. To właśnie w tamtym czasie Neville Goddard naprawdę zrozumiał, że cały ten świat kreowany jest mocą wyobraźni i było to dla niego wtedy dużym szokiem. Zrozumiał bowiem, że sam tworzy swoje życie i sam jest odpowiedzialny za warunki i okoliczności, których w nim doświadcza. To był moment przełomowy w życiu Goddarda. Co oznacza jednak ta opowieść? O czym mówi nam ten przykład z życia wielkiego mistyka?
Jasno pokazuje nam on, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Niewielu z nas ma wiarę absolutną, ale poprzez zakładanie, niezłomne przebywanie w wybranym stanie świadomości, każdy po pewnym czasie musi odczuć realność wybranego przez siebie stanu. Jeśli chcecie mieć 100 tysięcy czy 100 milionów, musicie funkcjonować przez posiadanie tego, patrząc na życie przez ten właśnie stan i zasypiając w nim. Sekretem jest czucie. Czegokolwiek chcecie na tym świecie, dostaniecie to, ale tylko wtedy, kiedy macie śmiałość zakładać, że jesteście już tam, gdzie chcecie być, nie poddając się temu, co mówią wam rozum i zmysły. Należy również przełamać swoje nawykowe myślenie, pilnując, aby to, co sami do siebie mówimy, potwierdzało, że już mamy to, czego pragniemy. Tak jak podkreślał Neville, istnieje nieskończenie wiele stanów świadomości. Należy wybrać ten, w którym chcemy żyć i patrzeć przez niego na świat. Jeśli to zrobimy, naturalnie nastąpi most wydarzeń, które w sposób błyskawiczny i przyjemny przeprowadzą nas z tego punktu, w którym jesteśmy teraz, do momentu spełnienia naszego pragnienia. W przypadku Neville'a tym mostem wydarzeń był list od jego brata. Jak sam podkreślał, ten most wydarzeń został zbudowany bez jego świadomego, racjonalnego umysłu. Wszystko stało się samo w odpowiedzi na jego stan świadomości, w którym przebywał, żyjąc tak, jakby naprawdę był już na Barbados. W swoich wykładach Neville Goddard zawsze podkreśla, że jeśli tylko będziemy na tyle śmiali, by zakładać, że już jesteśmy tym, kim chcemy być i mamy to, czego pragniemy, powstanie właśnie taki most wydarzeń, a my będziemy zobowiązani, aby po nim przejść. Pamiętajcie jednocześnie, że różnica pomiędzy myśleniem o spełnionym marzeniu, a myśleniem przez nie jest ogromna. Myśląc o marzeniu, nie przyciągacie jego manifestacji do waszej rzeczywistości. Robicie to jedynie myśląc przez nie. To jest właśnie tajemnica, która decyduje o sukcesie. Dlatego, gdy wchodzicie w wybrany przez siebie stan i myślicie poprzez niego, nadajecie mu rzeczywistego tonu. Ten temat został szczegółowo omówiony w książce Sekretem jest uczucie, tajemnica sukcesu metod Neville'a Goddarda. Link do książki znajdziecie w opisie pod filmem. Natomiast teraz przejdziemy do praktyki, która pomoże wam wejść w stan spełnionego pragnienia. Przed rozpoczęciem praktyki zatrzymajcie na chwilę film i wybierzcie swoją intencję. Pamiętajcie, aby była ona zgodna ze złotą zasadą, o której często przypominał Neville, a która mówi o tym, aby nie życzyć nikomu tego, czego nie chcielibyście, aby wam życzono. Zaczynamy. Przyjmij wygodną pozycję. Zamknij oczy i odpręż się. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Teraz przywołaj swoją intencję. Pomyśl o tym, jakie uczucia towarzyszyłyby ci, gdyby właśnie w tej chwili twoja intencja się spełniła. Pozostań w tym stanie przez chwilę.
teraz odłóż ten świat na bok. Zapomnij o obecnie doświadczanych przez ciebie warunkach i okolicznościach i skieruj swoją uwagę do wewnątrz. Zobacz, jak twoi bliscy gratulują ci sukcesu spełnionego marzenia. Odczuj uczucia zgodne z wybranym przez ciebie stanem. Poczuj miłość, szczęście, radość. Poczuj się tak, jakby to, czego pragniesz, już się wydarzyło. Pozostań w tym stanie do momentu, aż usłyszysz mój głos.
Otwórz oczy i powoli przeciągnij się. Na tym zakończyliśmy praktykę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.